Mundial to przede wszystkim rozrywka dla rzeszy kibiców, ale też okazja do walki z rasizmem. Stowarzyszenie Nigdy Więcej prowadzi akcję Wykopmy rasizm ze stadionów. Polskie stadiony są zdominowane przez symbolikę rasistowską, czy też przez hasła rasistowskie, czy antysemickie, które się pojawiają. Oczywiście to nie jest tak, jak to było 10 lat temu. Sytuacja się zmienia na lepsze. Natomiast nadal jest to wyraźny problem. Mówi Jacek Purski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Wyraża się to przede wszystkim poprzez prześpiewki antysemickie czy rasistowskie względem obcokrajowców, tudzież względem drużyny przeciwnej, ale także przejawia się to w postaci banerów, czy tudzież flag zawierających treści czy symbolikę rasistowską. Kampania walki z rasizmem wśród kibiców jest wspierana przez Polski Związek Piłki Nożnej. To były informacje Radia Tok FM.